Wróciłam. No, miło mi, zeszło ci chwilę. Już prawie kończę nakładanie. Nie no, broń cię, Panie Boże, no dlaczego? A ja mam do ciebie pytanie. Pytać zawsze możesz. Kto pyta, nie błądzi podobno. No okej. Okay. Więc myślę, że jak najbardziej możesz pytać. I nawet będę się cieszył, jak będziesz pytać, więc myślę, że... To już mogę? Jasne, cały czas, ja czekam na to pytanie. Powiedz mi, tylko czy masz tatuaże? Czy masz tatuaże? Nie, nie co mam. Co nie sądzisz? Nie mam tatuaży. Powiem tak, że nie mam tatuaży. Kiedyś tam się zastanawiałem nad tatuażami, ale wyszła wtedy sytuacja tego typu, że się okazało, że jak się ma tatuaże ponoć, no to jest dużo trudniej tam pewne badania wykonać, tak? Że jest to bardziej skomplikowane. Przyznam się szczerze, że się trochę bałem zapytać, czy te tatuaże mają jakieś konkretne znaczenie? Każdy tatuaż dla mnie coś oznacza. Każdy tatuaż to też jest etap w moim życiu. A że etapów będzie więcej, to zaraz mogę ci powiedzieć, że na pewno tatuaż... To już będzie więcej, domyśliłem się. Oznacza moment, kiedy przeprowadziłam się do Wrocławia, kiedy dałam sobie szansę na drugie życie, na takie nowe, lepsze tak naprawdę, w którym skupię się tylko i wyłącznie na sobie, na tym, żeby osiągnąć sukces, bo jestem na niego skazana. Proszę, proszę. Dziękuję. Ale wracając, bo nie skończyłam, ale lubię kończyć. O, więc... Znaczy, co lubisz kończyć, to może napij się. Lubię kończyć sentencje, które wypowiadam. Aha. Słowa, zdania, jakkolwiek to nazwać. Jestem gadułą, bardzo lubię mówić, ale też jestem dobrym słuchaczem. Niestety tego samego nie mogłam spodziewać się po moim partnerze, ponieważ cały czas mi przerywał. Cały czas, kiedy ja chciałam coś powiedzieć, on mi się wtrącał. Na pewno mi się to nie podobało. Szkoda, bo miałam mu dużo do powiedzenia. A w ogóle ty jakieś seriale ulubione? Broń cię Boże. Nie no, wiesz co, oczywiście jak najbardziej lubię kinematografię. Uwielbiam wyjść na dobry film, polski przede wszystkim. Na co się wybierasz teraz z polskich filmów? Albo na czym wiesz, byłaś ostatnio? Byłam ostatnio na tym, co byli wszyscy. No, prawie wszyscy. Detox? No, botox. Botox, przepraszam. Detox. Wiem, że było coś takiego jak betox, botox, czy coś tak, czy detox, a to miał być betox, czy chyba, czy jakoś tak, no nie wnikam w tym momencie, jaki jest tytuł tego filmu. Przepraszam cię bardzo, coś mi się uszy obiło. No to napij mu się za moją wtopę, bo widzę, że chyba mi się udała. Detox, botox, mam nadzieję, że ani jedno, ani drugie nie jest mu potrzebne.